Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem D.R. Aragor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Exit Music Redux, czyli moi drodzy nasza cudowna i przepiękna przygoda z naszą mroźną i zimną Natsuki, która zachowuje się jak typowa tsundere. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka, w którym właśnie z naszą tsundere wybierzemy się, znaczy będziemy kontynuować tak naprawdę spacer po tym zimnym i okrutnym świecie, gdzie właśnie ta dziewczyna powoduje, że dzieją nam się złe rzeczy, cierpimy, boli nas wszystko i ogólnie źle się czujemy, się stresujemy, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko kiedyś w końcu poprawi. No dobrze, więc zobaczmy, co nas dzisiaj czeka dalej. Zeskakuje z powrotem na chodnik, idzie dalej ścieżką. No tak, byliśmy na placu zabaw, dosłownie byliśmy w sensie, że wiecie, byliśmy, weszliśmy, zobaczyliśmy i poszliśmy. Nawet nie pochuśtialiśmy się, więc strasznie dno. Zaczyna chodzić na czubkach palców, żeby odśnieżyć dach suwa, który jest dla niej trochę za wysoki. Możemy ją podnieść? Dogania ją prawie ślizgając się na oblodzonym stopniu. Daje mi się jednak wyprostować w momencie, gdy Natsuki się do mnie odwraca. Gładki? Znasz mnie? Znasz mnie. Gładszy niż pupcia niemowlaka. Ja... Wiesz co? Odpuszczę sobie. Będziesz miła? Tak będzie lepiej. Jestem pewien, że jakikolwiek chamski komentarz z twojej strony byłby gorszy. Ależ ciebie frajer. Nie podoba mi się to, że stałaś się tak strasznie niemiła, szczególnie, że tyle dla niej robimy. A i tak jesteś ze mną. Co by to miało dla ciebie znaczyć? Frajer z przedłużeniem? Frajer z benefitem? Honorowy frajer? Zamknij się. Lekki frajer? Aż się śmieje cała. Fajna jest animacja tego, jak ona się śmieje. O mój Boże. Dobra, dobra, przestanę. Idziemy dalej ścieżką. Jak na razie jest zimno, no bo jest, bo pada śnieg. Dlatego jest zimno, a wyszliście na dwór. Czuję, jak to pada na podmuch mroźnego wiatru, który wytrąca mnie z równowagi. Widać, jak śnieg mocniej sypie. Znaczy, z tyłu nadal jest ta mała animacja śniegu, ale tutaj jest też animacja, że szybciej leci. I pochwała. Jakby widać, że osiada ten śnieg trochę na Natsuki. A może nie? Przez nie przechodzi, bo co być fajne. Staramy się tu przetrwać, utrzymując szybkie tempo. Zimny wiatr zaczyna się wzmagać bezpośrednio nas atakując. Widzę, jak Natsuki trzęsie się w swoich butach. Jej ciało napina się, próbując podtrzymać zimno. Ze mną nie jest lepiej, bo zaczynam pocierać ręce, starając się zachować iluzję ciepła. Hej, czy tylko mi się wydaje, czy zrobiło się o wiele zimniej? Zaczął wiać, więc oczywiście, że tak. Nie, też to czuję. Może powinniśmy się zatrzymać w jakimś ciepłym miejscu? Na kawę, herbatę? Tak, chodźmy. Biegnąc przed siebie, ignorujemy nasze wcześniejsze obawy i wychodzimy na główną ulicę. Byliśmy tu już. Wow, znowu śnieg, bardzo ładnie. Nawet jest ślad zostawiony, że przez rowery, skuter. Ej, pięknie. Nagle otaczają nas tłumy ludzi, którzy codziennie przychodzą do pracy. Odwracam na chwilę wzrok, bo rozdzielają nas grupy wyglądających jak turyści. Rozglądając się dookoła, nie mogę dostrzec Natsuki. Gdzie ona zniknęła? Zniknęła. Mój umysł zaczyna się ścigać, myśląc o wszystkich najgorszych możliwościach. Po prostu nagle ona się zagubiła. Spokojnie, za chwilę ją znajdziesz. To jest Natsuki, macie telefony. Idę przy ciebie, próbując ją znaleźć. Natsuki? Nic. Zaczynam przyspieszać. Natsuki? Słyszę ją. Jest w oddali. To ona. Natsuki? O, hej. Widzę, że jest wciągana do innej grupy turystów. Co się dzieje? Zanim po raz kolejny zostanie wciągnięta przez tłum, biorę ją za rękę i przyciągam do siebie. O, słodziutko. Jeny, Nat, trzymaj się blisko. Ona się uśmiecha, bez blisko nas. Nie martw się tak. Ludzie mnie nie zabiją. No, sądzę, że najprędzej oni. Ta, racja. Wybacz, po prostu no wiesz. Oj, ten wzrok teraz znowu, że chyba sobie żartuje ze mnie. Tak, wiem. Po prostu znajdziemy miejsce, gdzie będziemy mogli się trochę schłodzić? Chyba ogrzać, a nie schłodzić. Chyba wolibyśmy się rozgrzać, nie schłodzić, co nie? Okej, dobra. Po prostu nasz protagonista wariuje. Dobra, warto wiedzieć. Wydałem z siebie lekki śmiech. Pewnie. Idziemy chodnikiem otoczeni przez obcych ludzi rozmawiających przez telefon.
Czuję łaskotanie w dłoni. O nas łaskocze. Nie zauważyłem. Jej ręka wciąż jest w mojej. Dobrze, trzymacie się za rękę. To urocze. Tam jest kawiarnia. Co myślisz? Kawiarnia brzmi jak Yuri czytająca książkę. Pewnie. Mogę się napić kawy. Ciągnie mnie za rękę w stronę wejścia. Boże. Ale jesteś ciężki. Już samo ciągnięcie cię mnie męczy. Więcej ćwiczę, moja droga. Wiesz, mogłabyś puścić moją rękę. Ja. I jesteś przyłapana na tym, że chcesz mnie sama trzymać za rękę i sprawiać ci to przyjemność. Musimy się wzajemnie obserwować, prawda? Wymówki, wymówki, wymówki. Nie chcę, żebyś zwariował, tylko dlatego, że nie możesz cały czas mieć mnie na oku. Racja. Dokładnie. Hej. Zacznij ten głupi uśmieszek ze swojej głupiej mordy, głupku. Za dużo powiedziałaś głupi w różnej formie 3 razy w jednym zdaniu. Come on, Natsuki. Dużo tych głupków. No właśnie. Kiedy mówię o tobie, znajdę u ciebie głupka wszędzie. Kiedy w końcu docieramy do kawiarni, nagle wyrywa swoją rękę z naszego uścisku. Następnie obraźliwie pociera dłonią o swój płaszcz. To było obrzydliwe. Znaczy obrzydliwie, to było chamskie w takim sensie. Z dłonią wkracza do kawiarni, ja zostaję w tyle pochłonięty porażką. Znam to miejsce. Znam to miejsce i nie wiem, czy to nie znam tego miejsca z... Doki Doki... Randka z Moniką? Sayori Date? O, właśnie, Sayori Date. Tam była ta scena? Bo co znowu jest... znajoma. Po wejściu do kawiarni nasze ciała wyraźnie się rozluźniają, gdy ciepłe powietrze wnętrza dotyka naszej zmarzniętej skóry. Po drodze Natsuki zakłada śmieszną parę okularów przeciwsłonecznych, które wzięła ze sobą, ale wygląda komicznie. Zatrzymawszy się przy ladzie, Natsuki spojrzała na wybór w menu. Na co masz ochotę? Przydałaby mi się gorąca czekolada. No tak, wszystko co słodkie to ty chcesz, ale już była wczoraj. Spróbuj czegoś nowego. Można i tak. Chyba spróbuję karmelowego... Macchiato? Nie znam się na włoskim. To chyba włoski. Świetnie, chyba pójdę po... Przeskazał mi brak wiedzy na temat kawy, więc szukam odpowiedzi w menu nad ladą. Mocha frappe. Mocha frappe? Nie wiem, nie znam się na nazwach, tym bardziej na kawie. Jest paskudna. Ja próbuję zamówić, a ty znajdziesz na miejsce? Tak. Nie skrzań tego. Nic nie obiecuję. Delikatnie poklepuję moje niezaleczone ramię, podchodząc do wolnego stolika. Przesuwam się na tył kolejki, czekam swoją kolej. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Znudzony czekają, wyciągam telefon i przewijam listę powiadomień. Na górze widzę wiadomość od Sayori sprzed około 3 minut. Hej. Czemu z małej? 3 wykrzykniki. To już wyszło z mody. Czemu? Otwieram wiadomość i wysyłam odpowiedź. Nie mógł się spotkać. Jestem teraz znat. Nie mógł. Czemu ludzie piszą nie mógł? Nie mogę. Po prostu to jest dodanie paru więcej literek. To się nic nie stanie, jak się doda. Ach. A jej, bawcie się dobrze. Kyky. Kuwa. O jest obok K na klawiaturze, co nie? O jest obok K. To nie jest problem napisać OK. Ja nie mówię, żeby pisać OK, EI, ale samo OK. Jest lepsze, a nie KK. Dobra, brzmi jak boomer. Pozdrów ją. Pozdrów ja ode mnie. Autokorekta nie działa? Mogę sobie włączyć, będzie od razu ją. Pozdrowię. O, można ładnie napisać, można. Może jutro po klubie będziemy mogli się spotkać. O jej, oczywiście. Jest mało. Dobra, nie czepiam się. Dobra. Nie czepiam się. Nie czepiam. Ale do zoba? Niech kto z was powie, czy ktoś z was tak pisze. Albo pisał. No. Dobra, ja nie. Dobra, nara. O, można. Normalnie. Odkładam telefon i nonszalacko składam zamówienie. Miło widzieć, że nawet po tym wszystkim Sayori jest nadal okej. Okay. Cóż, nie okej, ale... stabilnie.
Przez to wszystko, co się dzieje z Natsuki, nie miałem okazji sprawdzić, co u niej słychać. Chyba jutro poznam odpowiedź na to pytanie. Cena pojawia się na ekranie. Zignoruj cenę. Cena gorącej kawy w zimny dzień jest nieistotna. Zapłaciłem absurdalnie wysoki rachunek i zaniosłem nasze napoje na miejsce. Natsuki zajęła wysokie miejsce przy oknie. Płaszcz przewiesiła przez plecy. Moim zdaniem powinna zająć nie miejsce przez oknie, ponieważ będzie ją widać przez okno, a chyba mamy unikać ludzi, więc lepiej gdzieś usiąść w rogu. Moim zdaniem taka opcja byłaby lepsza. Patrzę na zewnątrz, jej wzrok jest utwiony w perłowo-białej scenerii. Widzę, jak resztki jej zimnego oddechu opuszczają jej ciało, gdy bierze kolejny. Jej różowe włosy kontrastują z otoczeniem. Może to głupie z mojej strony, ale nie mogę się powstrzymać od stania w zachwycie. Coś o niej. Jej twarz powoli się odchyla. Przez chwilę widzę na jej twarzy wyraz, którego nigdy nie myślałem, że zobaczę. Jest przerażona. Niemal melancholijna tęsknota. Co kryje się pod tą całą agresją Natsuki? Co czujesz? Że nam powiesz. Nagle jej przerażone okulary zwracają się w moją stronę. Natychmiast jej twarz wykrzywia się i pojawia się na niej typowy dla niej buńczuczny uśmiech? Buńczuczny? Dobra. Ojej, ty, siadaj już! Macha do mnie szeroko, dając mi znak, żebym podszedł do stolika. Kręcę z głową z wielkim, głupim uśmiechem na twarzy, kładę nasze napoje na stole i wbijam słomki w pokrywki. Kawę ze słomki my pijemy? Okej. Proszę bardzo, madam. Karmelowy mojito raz. Zajmuję miejsce naprzeciwko niej. Wzięła kubek w dwie ręce i wzięła łyk swojego napoju. Pochylam się i popijam swój. Jednak bez względu na moje próby nie mogę oderwać od niej wzroku. Jest zakochany w niej. Rany, naprawdę jestem frajerem. Raczej pantoflem. Więc Araregor? Tak? Co mamy dalej w programie? Kurde, czy ja wiem? Nie masz nic przeciwko, żeby jeszcze trochę pospacerować? Na dworze jest lodowat. To chodźmy do domu, albo odwiedźmy na przykład Sayori. Odwiedźmy Monikę, Yuri, kogokolwiek. Chcę wyjść w jakimś celu. Tak, ale przecież nie będziemy się tu kręcić do końca dnia. Nie możemy? Nie, musimy wracać. Natsuki, tu jest ciepło. O wiele lepsze to niż przeziębienie się na zewnątrz, ale nie możemy tu siedzieć cały dzień. Wygląda na to, że wielka Natsuki w końcu spotkała swój odpowiednik. Lekki wietrzyk. Ach, spieprzaj. Ej, to było dobre. Wysławiaj się. A ty co, mój ojciec? Nie, ale kobietom nie wypada przeklinać. Szczególnie takim młodym damom. Zapada niezręczna cisza. Swędzi mnie tył ucha. Myślę o tym, jak uratować tę rozmowę. Ale nic nie przychodzi mi do głowy. To ona zaczęła. Jej wina. Przełkam ślinę, zanim wypiję moją pyszną... coś tam. Kręci palcami, dając mi do zrozumienia, że nie radzi sobie najlepiej. Ja... upsik. Tak, upsik. Nie chciałem tego powiedzieć. Zrozumiałem. W porządku. Przepraszam za... no wiesz. Zepsucie atmosfery. Wybaczamy ci. Ważne, że rozumiesz. Chyba znalazłem sposób, żeby to uratować. Wow. Co? Po prostu wow! Co jest? Czy my gratulujemy jej, że ona potrafi się przyznać do błędu? Natsuki, czy ty właśnie przeprosiłaś? Jakże wielcy upadli. O, ha, 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 wypchaj się, dupku. Ej, to moim zdaniem miłe. Przynajmniej przepraszam, tylko wtedy, kiedy muszę. Nieco 6 sekund, jak bełkoczący idiota. Ja cię nie przepraszam. Słusznie. Przynajmniej naprawiliśmy serio sytuację. Tak po prostu wracamy do... Śmieję się z samych siebie. Rozmowa ocalona. Kiedy popijamy nasze napoje, wyglądam przez drzwi, aby lepiej przyjrzeć się okolicy, w której się znajdujemy. Wow, jesteśmy w eleganckiej części miasta. Tak bardzo się spieszyliśmy, że nie zauważyłem, gdzie jesteśmy. To tłumaczy zawyżone ceny. Trzeba było iść w inne miejsce. Wydłubiesz sobie oczy? Tak, mam ochotę wydłubać sobie oczy od samego patrzenia na ceny. Och. Dziwię się, że w ogóle cię na to stać. Ja też jestem zaskoczony. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką chcę teraz robić, jest sprawdzenie stanu konta bankowego. Pewnie dużo na minusie.
zwolni pani odpowiedzialny finansowo. Tylko to, co najlepsze, ode mnie. Jak twoje niesamowite szycie? I gotowanie? I pieczenie? Ej, bardzo dobrze to robię, przynajmniej szyć mi trochę wychodziło. I gotować trochę umiem. Tak, proszę, zwal to na mnie. A co moją niezdolnością do prawidłowego biegu? Czekaj, nie biegasz prawidłowo? O Boże, otworzyłem puszkę Pandory. A tak, pamiętam, naprawdę dziwnie biegasz. Jak można dziwnie biegać? Zawsze wymakujesz rękami i takie tam. Masz taki zabawny kaczy chód. O jacie, dobra. No to dobra, no trochę zabawne. Ale ludzie tak mają niektórzy, no co zrobić. Nie byłam wtedy w stanie się z ciebie nabijać, ale teraz to już uczciwa gra. Jesteś wredna. Zaczyna się maniakalnie śmiać. Rany, biegasz jak pingwin. Czyli brakuje nam tylko jeszcze garniturku. Skończyłaś już? Jeszcze jedno i skończę. Dobra, dobij mnie. Biegasz jak Yuri. A? To Yuri biega? To po pierwsze, po drugie, Yuri? Dobrze by chyba biegał, ona jest wysoka. Nie zrozumiałem. Och, skinsynu, ja płaczę. Nie skumałem całkowicie. Co? To było poważne pytanie. Nie sądziłem, że będzie chciała biegać. Był taki czas na lekcji WF-u, kiedy musieliśmy pobiec mile dookoła szkoły i biegała tak samo jak ty. Znaczy, zajebiście biegała, pasuje do niej. I w przeciwieństwie do ciebie, ona ma wymówkę. Dobijasz mnie na cuki. Jaką wymówkę? Wiem. Jestem na fali. Przynajmniej znowu znalazłaś swoje mojo. Dojo chyba. Pozwalałaś sobie na zbyt wiele uderzeń. Musiałam pokazać ci twoje miejsce, prawda? Jesteś zbyt niemiła. Dobra, ja rozumiem, żarty żartami, okej, ale co za dużo, to niezdrowo. Pewnie, Nasuki, pokazałaś mi. Razem się śmiejemy, kończąc nasze napoje, okej, nam to pasuje, jesteśmy typowym pantoflem. Więc gotowa, aby znów stawić czoła arktycznym wiatrom? Musimy... Daj spokój, Nasuki. Nie może być tak źle. Chyba masz rację. Nasuki włożyła z powrotem swój płaszcz. Wstajemy z naszych foteli i wychodzimy na ulicę. Znów uderza w nas mroźny wiatr, jakby nas śledził. Boże, ale zimno, oboje to mówimy, okej. Okay. Jinx! Ja pamiętam, że jak się dwie osoby powiedziały coś tego samego, to coś się mówiło. Kiedyś była taka zabawa młodości. Ale Jinx? Jinx mi się kojarzy z czymś innym. Podwójny Jinx. Co? Ja. Hej, nie możesz mi mówić, dopóki nie wypowiem twojego imienia. Aha, to taka zabawa. Ale Jinx? Czemu Jinx? Cholera. Szukając sposobu na uniknięcie odmrożeń, mój wzrok kieruje się w stronę sklepu z ubraniami. Desperacko próbując uniknąć zimna, wskazuje na nią w nadziei, że nade mną zlituje. Czyżbyśmy teraz kupili jej szali? Chyba tak. Tamten sklep ma pewnie niezłe ogrzewanie. Masz ochotę na zakupki? Zakupki. Tak, trochę zakupków. Zakupków. Również. Uderzyła mnie w sprawne ramię. Za co? Zepsułeś Jinx. Nie ustalam zasady moja dupo. Więc mogę znowu mówić? Może. A więc dokąd? Zanim zdążyłem dokończyć zdanie Nasuki, wciągnęła mnie do sklepu z ubraniami. Ładny wystrój. Bardzo fajny, ładny wystrój. Ej, bardzo ładny. To jest ładne. Ach, o wiele lepiej. Tak, dzięki Bogu za centralne ogrzewanie. A wiesz, skoro już tu jesteśmy, to pewnie moglibyśmy kupić coś, co nas ogrzeje. No tak, szalik, czyli identycznie jak w oryginale. Znaczy, tamto był trochę inny motyw, bardziej słodko było i tak dalej, a tutaj... No, po prostu zamarzamy. No jest inaczej. Bardziej mi się podobała Nasuki z oryginału niż ta. Ta jest zbyt chamska. Ja rozumiem, że ona ma być taką tsundera, taką typową... Ma być tsundera, okej, okay, ale ona tutaj jest po prostu...
nie wiem. Wybierzcie sobie imię najbrudniejszej dziewczyny, jaką znacie i podstawcie tutaj po prostu zamiast Natsuki. Nie wiem, tak mi pasuje po prostu, tak, no, zbyt wredna jest, ale no okej. Okay. Zacząłem myśleć, że lubisz, jak ci zimno. Nie szczególnie. A w każdym razie, sprawa pierwsza. Z najbliższej półki ściągam dwie pary miękkich, puszystych, czarnych rękawiczek. Fajne? Cudowne. To dobrze, bo to najtańsze, jakie znalazłem. Drwi z nich i ostro nimi rzuca, jakby były skażone. Ew. Auć, oberwałem w konto bankowe. Uklękła, żeby je podnieść, natychmiast kieruje się do lady, żeby zapłacić. Nie twoje konto bankowe. Hm? Wezmę je, mam drobne. Na pewno? Tak, myślę, że wydała mi już wystarczająco dużo twoich pieniędzy. Skoro tak... Ej, to miło. Panienko odpowiedzialna finansowo. Zrozumiałem, czy my nie mieliśmy rękawiczek w domu? Przeszukując półki, zwracam uwagę na błękitną czapkę, która leży na manekinie. Ma również pasujący szalik, związany na szyi. Zdejmując czapkę, trzymam ją nad głową, jakby to była korona. Hej Nat, co myślisz? O, przecież to mój ulubiony kolor, niebieski. Uch, zawsze zakładam, że najbardziej lubisz różowy. Gdybyś nie wiedział, nienawidzę różu. A masz różowy płaszcz, nie wspominając o włosach. I ulubiony kolor, tak? Impulsywnie rozpakowuję szali i zabieram go ze sobą, wkładając go do czapki. Podchodzę do drugiej kasy, podaję czapkę kasjerowi. Natsuki woła mnie ze swojej kasy. Hej, myślisz, że cię na to stać? Triumfalnie macham parą jaskrawo-fioletowych nauszników. Czy ze 2 minuty temu nie mówiłaś, że kończysz z wydawaniem moich pieniędzy? Hej, nie prosiłam cię o ich kupno. Chciałam tylko wiedzieć, czy możesz sobie na to pozwolić. No wiesz, jestem odpowiedzialna finansowo w ogóle. Co to wydajemy pieniądze na lewo i prawo, a nie powinniśmy, jedynie że pracę dorywczą znajdziemy, co moim zdaniem jest dobrą opcją, jeśli chcemy zamieszkać razem. Bardzo zabawne. Odkładam nauszniki z powrotem na manekina. Wracając do kasy, zerkam na cenę, którą właśnie płacę i od razu wzdycham. Moja karta zbliżeniowa emituje sygnał dźwiękowy sygnalizujący moje rychłe bankructwo. Kasjerka pakuje moją czapkę, zanim mnie wypuści. Natsuki idzie ze mną, zakładając już rękawice. Ma czarne. Brzydka. Nie pasują. Znaczy, mają dziwne kropki. Są dziwne. Natsuki idzie ze mną to już było. Podaje mi moją parę. Muszę niezręcznie podciągać rękawy kurtki, aby prawidłowo założyć rękawice. Chciałbym jej podarować szalik już teraz, ale chyba się wstrzymam. Do później? Musi być lepszy moment. Jaki jest lepszy moment niż to, kiedy twoja kobieta zamarza? A ty jej dajesz ciepłe ubranie. No pytam się, kiedy? Zamiast tego naciągam czapkę na głowę, a szalik wciskam między głowę a czapkę. Uch. Myślałem, że czapka będzie ci pasować, ale chyba raczej się myliłam. A może po prostu masz wielką głowę? Może po prostu tam coś jest? Bulwiastą? Tak jest. Daj mi swój telefon. Hę? Pokażę ci. No dobra. Daj jej telefon. Pstryk. Proszę bardzo. Bulwa. Jany, dzięki. Choć jest zimno, to i tak jest bardziej znośnie dzięki naszym zakupom. A więc dokąd? Zobaczymy, gdzie nas wiatr poniesie. To była okropna gra słów. No wiem. Słodka muzyka? Czemu? A, po prostu cutscenki, okej. Okay. Jak sobie chodzimy. Zamiast, wiecie, zamiast normalnego przewijania tekstu, jak idziemy z nią, to parę miłych chwil, jak spędzamy z Natsuki. Salonger, ej, zarąbisty. Na pewno kupę kasy tu się wydaje, ale jest super tutaj być. Szczególnie, że Natsuki trochę pasuje jakby do grania w takie gry arcade'owe. Cały dzień w centrum handlowym. Pochwalić... Nie pochwalić, mam powiedzieć, że pochwalić twórców za backgroundy, że są pięknie wykonane i tak dalej, mimo że to są zwykłe kascenki. Co ty wpierdzielasz? Nawet nie chcę wiedzieć. Ale już tutaj wygląd Natsuki jest zupełnie inny. Ej, nadal nie jest taki zły, jak wcześniej był robiony.
że ten wygląda dużo lepiej, ale nie podoba mi się to, że u góry są ala zrobione kocie uszka. Tutaj aż tego bardziej nie widać, a tam bardziej to było widać, że to są ala kocie uszka. Nigdy tutaj temu się właśnie nie przyglądałem, a tam strasznie to widać. Jest noc. Raczej wieczór. Coś takiego. My już powoli wracamy za całego dnia. Sądzę, że się dobrze bawiliśmy. Okej, były parę min na cuki, które pokazywały, że ej, nie za dobrze się bawię, ale już teraz jest lepiej. Zdejmij okulary. Wow. Miły pokaz właśnie slajdów, taki spędzania czasu z nią. Daje to klimat, szczególnie, że muzyka jest przepiękna. Po prostu wow. Po pełnym wrażeniu dniu wracamy do mojego domu. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele na spacerze do domu, zamiast tego woleliśmy podziwiać piękną scenerię wokół nas. Robi się bardzo słodko i uroczo, jak z typowego romansidła? Ale to nadal jest Natsuki, która jest wredna. Kopce miękkiego, lśniącego śniegu pokrywają połacie ziemi i delikatnie kładają się na liściach. Lekki powiew chłodnej, rzeźkiej bryzy lekko muska nasze twarze. To miła odmiana po wcześniejszych piekielnych wiatrach. To jest naprawdę piękny widok. Mówisz o kobiecie czy śniegu? Biorąc pod uwagę wszystko, teraz byłby idealny moment na zrobienie niespodzianki. Sięgam w górę i powoli ściągam czapkę z głowy. Natsuki patrzy na mnie zaciekawiona. Hej, wiesz co? Co? Wyciągam szalik z czapki, niczym magik wyciągający królika z kapelusza. Powiedziałeś, że to twój ulubiony kolor, więc... Ty nie... O mój Boże. Och, ty słodki draniu. Nawet miłe. Natomiast otula mnie ciepłym uściskiem, a może buziak? Naprawdę nie musiałeś. Hej, ale chciałem. Prezenty takie niespodzianka, bez żadnej okazji, intencji są najlepsze. Dużo kosztowało, ale czego bym nie zrobił dla bycia słodkim draniem? Ile pieniędzy mam ci oddać, skoro je na mnie wydajesz? Uch. Oddzielam się od Natsuki, szukając metki z ceną na szaliku. Oj, nie wygląda to dobrze. Zaczekaj chwilę. Grzebię w kieszeni, szukając porzuconej metki z ceną czapki. Dokładnie tyle zapłaciłem. O nie. Właściwie nic. Hę? Wiesz, że schowałem go do szapki, żeby cię zaskoczyć? Tak? Cóż, pewnie kasjerka nie widziała, że tam jest. Au, czyli po prostu kradliśmy. Znaczy, nie chcieliśmy, ale to zrobiliśmy. A ja byłem zbyt rozproszony, żeby to zauważyć. Natsuki robi przerażoną miłę. Ej, to słodkie? I miła nawet. Ukradłeś szalik? Nie ukradłem, bo dałem kasjerce. Ona nie zauważyła. Niechcący. O Boże. Ty idioto. Tylko ty możesz coś niechcący ukraść. Muszę go oddać. Albo przynajmniej wrócić i za niego zapłacić. Natsuki zamilkła. Czekaj. Jeśli to zrobisz, a co jeśli wezmą policję? Mogą. Nie powinieneś ryzykować, jeśli masz mieć przez to kłopoty. Boże, sam nie wiem. No, łód szczęścia, powiedzmy. Zostawmy to. To była pomyłka. Kurde. Zatrzymamy go? Szukam u niej rady. Tak będzie bezpieczniej, co nie? Ja powinienem chociaż zapłacić. Ale nie wiem, czy byłoby... mnie na niego stać po naszej kolacji. Może powinniśmy, no wiesz. Wygląda uroczo. Wygląda uroczo w nim i pasuje. Zakłada swój niesłusznie otrzymany szalik. Zapomnieć o tym? Tak przypuszczam. Hej, przynajmniej jest ci w nim ładnie. Przestępczość jeszcze nigdy nie była taka piękna. Haha, dzięki. Nawet jeśli przypadkowo go kradłeś, to miły gest. Uśmiecha się do mnie, po czym wznawiamy spacer do domu. Chroniąc się przed zimnem, naciągam czapkę z powrotem na głowę. Rozważam próbę kontynuowania rozmowy, ale cisza też może być. Przynajmniej mogę rozważyć swoje opcje dotyczące szalika. Mógłbym go zwrócić, albo przynajmniej zapłacić za niego i przeprosić. Ale na wszelki wypadek, gdyby policja się zaangażowała, normalnie by mi to pasowało, ale biorąc pod uwagę Natsuki, pewnie nie powinienem. Przynajmniej dla niej kocham cię. What? Tak nagle? Jesteś dla mnie wredna, nazywasz mnie głupka od głupek frajerów i tak dalej, fiutów nawet. I tu nagle kocham cię. Tak bez niczego. No ja okej, rozumiem, moment, bo aktualnie dałem ci szalik.
Ukradłem go nawet dla ciebie, zrobiłem coś wyjątkowego, co pewnie żaden inny chłopak nie zrobił, ale to może porozmawiajmy o tym, a nie tak nagle kocham cię. A to znaczy zaraz co? Patruję się w nią z wyrazem zdumienia. Nat? Tak, to ja. Czy ty właśnie? Aha. Ja... Natsuki? Musiałem to w końcu z siebie wrzucić. W końcu? Czyli już dawno to było. Oh, wow. Cofam się wciąż porównując ogarnąć, co właśnie usłyszałem. Moje ciało bez względu na ilość nałożonych ubrań zaczyna drżeć. Serce uderzyło mi o brzegi żeber. Nie bądź taki zaskoczony, a jakie mam być? Po wszystkim, co się stało. Po tym wszystkim, no wiesz, co dla mnie zrobiłeś. Każdy na moim miejscu byłby głupi, gdyby nie to. Więc tak. Kurwa, chyba faktycznie cię kocham. Sama w to nie wierzy. Przepraszam? Mój Boże, czy ty kiedyś przestaniesz przepraszać? Po prostu powiedz, że mnie kochasz i miejmy to już za sobą. A jeśli cię nie kocham i tylko przedłużam? Wolę to niż siedzenie w niepewności. Zaraz. Nie chciałem... Nie o to mi chodziło. Boże, daj mi chwilę. Mój umysł ledwo może przetworzyć tę sytuację. Kurwa, kocha cię, koniec. Odpowiedz, bo inaczej masz przerąbane. Na skiej właśnie mi się przyznała. Nawet przez sekundę nie pomyślałem, że mi to wyzna. Ale stoi tu, nic nie mówię, gdy ona wykonała pierwszy krok. Muszę coś powiedzieć. Znaczy... Kocham cię. No i widzisz, po co drgnęłaś? Jest okej, również cię kocham. Z pewnością. Kochasz? Oczywiście. Potykam się o słowa, bo... Znaczy naprawdę... Kochasz mnie? Oczywiście, już 2 razy to powiedziałem, powiedz więcej. Wykrzyć to całemu światu, że mnie kochasz. Cóż, świetnie. Podnoszę ręce do góry. Kocham cię? Również cię kocham? Kurwa, to są pytania? Jasna cholera. Kocham cię. Dziwnie jest teraz mówić cokolwiek. Znaczy się, kocham cię brzmi tak naturalnie. Nie, błagam, tylko niech nie robią z kocham cię zwykłej kurwy. Kocham cię ma być słowem wyjątkowym. Czymś... Dla niektórych powiedzenie świętym byłoby ok, ale po prostu czymś wyjątkowym. Kocham cię ma oznaczać dużo. Nie ma być, że co chwila mówisz kocham cię, bo inaczej to znaczy znaczenia. Znaczy, straci tutaj moc. Musi mieć to słowo, tą moc, po prostu coś wyjątkowego. Dlaczego my, no, może nie krzyczymy, ale tak jakby podnosimy głos? Nie wiem, powinniśmy przestać? Może tak. Okej. Całus, buziak, proszę? Nasza gra w cokolwiek to jest, kończy się śmiechem. Natsuki na chwilę się cofa. Uroczo wygląda. Wiedziałem, że nas pocałuje, ale masz podbite oko. Okej. Całuję mnie. Kurwa, odzajem pocałunek, a nie teraz myślisz nie wiadomo o czym. To interesujące interesujące zjawisko jest to, że Natsuki w ogóle kogokolwiek pocałowała i kogokolwiek kocha, mając taki charakter. Tak wiemy, odzajem. Och, kogo ja szukuję? To jest kurewsko niesamowite. Czemu płaczę? Cofa się wciąż się śmiejąc. Ale również Natsuki odwraca się i idzie przetrzeć oczy. Och, dupku, przez ciebie płaczę. Och, łzy szczęścia, prawda? Oczywiście, że łzy szczęścia, idioto. Jest to dla mnie naprawdę ekscytująca sprawa. Okej, przepraszam. Mimo, że to łzy szczęścia, to i tak instynktownie kładę je rękę na ramieniu. Więc wybacz, że zapytam... Ale czy to czyni nas, tak czyni was parą? No wiesz... Parą? Wiesz co? Chyba tak. Jako uradowana od razu. Wspaniale! Wyraźnie już znudzona naszym nowym związkiem, Natsuki odwraca się, zaczyna odśnieżać zaparkowany nieopodal samochód. Cholera, związek. No. Trochę... Ty wrędna, mała, różowa Franco. Miała rację, że rzuci nas w najmniej spodziewanym momencie, ale nie możesz powiedzieć, że mnie kochać, zacząć całować i nagle zrobić takie coś. To jest wbrew wszelkim zasadom. Grasz nieuczciwie. Jednak z powietrza, które wydaje się być cienkie, śnieżka uderza mi prosto w twarz. Oszamiony odwracam się. Och, ty sukin.
Ha, prosto w twoją głupią mordę, którą cały jeszcze kochasz. Ale sprzeczne sygnały. No dobra, jeśli chce walki na śnieżki, to ją dostanie. Chowam się za krzakiem, bo ona już rzuca następną śnieżkę. Zaczynam lepić własne śnieżki. Dobra, moi drodzy, skończmy tutaj. Zostawmy jakby tą bójkę na śnieżki na kolejny odcinek. Bo prawdopodobnie potem pójdziemy do domu i wspólnie nasza nowa para oczywiście spędzi razem czas. Miejmy nadzieję, że przy filmie się przytuli. Może znowu pocałuje, bo wow, było miłe, że nas pocałowała. Inny sposób wyznała, że nas kocha. Chciałbym tutaj pochwalić te Exit Music za to, że fajnie potoczyła ten jakby wyjście na spacer, pokazanie jakby pierwszej miłości, pocałunki i tak dalej. Tu jest świetnie zrobione. Wow, majstersztyk moim zdaniem. Lepiej niż w podstawce. Chociaż niektórych rzeczy zawsze, ciągle się można przyczepić. No ale dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Exit Music Redux. A teraz moi drodzy, adios.